Witam. Ja jestem Arkadiusz, wracamy do posiadłości Najmroczniejszy Dwór. To jest oczywiście Darkest Dungeon. Jak wygląda sytuacja? Mamy tu jakiś event, z tego co widzę, pomocna dłoń. Pozbycie się ego nie jest łatwe dla doświadczonych bohaterów. Jednak nowi rekruci są bardzo wdzięczni za pomoc. Ograniczenia poziomu usunięte z kolejnego zadania. To znaczy co? To znaczy, że mogę wziąć moich trzeciopoziomowych bohaterów i iść na tego nekromantę? Sprawdźmy. Niestety w związku z tym, że nie posiadam zbyt wiele gotówki, nikogo nigdzie nie będę wysyłał. Ale interesuje mnie ta koncepcja. Czy możemy wziąć... Tak, możemy wziąć. Dobra. W takim razie wyrzucamy co niektórych. Spróbujemy sobie zaatakować nekromantę naszym najlepszym możliwym składem. Zobaczymy, jak to się ułoży. To będzie chyba spoko opcja, mi się coś wydaje. Weźmiemy sobie tego pana. Weźmiemy sobie jakąś... Kurczę, Osmond jest dosyć dobra, ale niestety jest... Jest z tyrana. Czy weźmiemy może sobie tego gościa, kurczę, do leczenia? Zaraza, ogłuszenie. Czy dwóch leczących jest sens? Zastanawiam się nad tym. Można by tego Parisa wziąć. On się całkiem nieźle sprawdzał. Kurczę, zobaczymy, jak to się ułoży. Zagramy sobie w taki sposób. Właśnie. Wyruszymy do ruin oczywiście celem zabicia ucznia nekromanty. Robiliśmy jedno podejście, jednak zeżarł nas stres. Dobra, zobaczmy w takim razie. Okej, wiemy, ta ekspedycja jest raczej średnia długości. Zabierzmy sobie powiedzmy 20 jedzonka. Kurczę, chciałbym zabrać też dwie łopaty co najmniej. No i to będzie na tyle. Dwa klucze. No i to... kurczę, kończy się fundusz. Dosyć bardzo, bym powiedział. 18 pochodni udało się zabrać. A nie, sorry, 18 zostało. 6 się udało zabrać. To trochę mało mi się wydaje. Czy moglibyśmy coś stąd sprzedać? Sprzedamy sobie to. 750. Niech będzie, trudno. Czy na pewno chcę sprzedać kamień za? Tak. Chcę sprzedać. Weźmiemy sobie dodatkowo jeszcze kilka pochodni. Może ze dwie wody święcone. Dobra. Lecimy tak wyekwipowani. Zobaczymy, co to z tego wyniknie. Szybki start. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Okay, czyli mamy tutaj wspomnienia Antenata, nekromanty. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Tutaj głównie interesowałoby mnie dojście do tego nekromanty. Tak naprawdę to jest nasz główny cel. On prawdopodobnie znajduje się pewnie tutaj, znając życie. W takim razie idźmy pomału w tamtą stronę. Tak, zróbmy. Nasza ekipa jest zwarta i gotowa. Ze stresem nie mamy problemów. Mamy tu jakąś pułapeczkę. Jak tu sytuacja wygląda? 60%, 120%. Ty masz trochę stresu. Zrzuć sobie tą delikatną ilość. 8. Trudno powiedzieć, jaka jest jednostka stresu. Okej, zostaliśmy od razu zaatakowani. Całe szczęście mamy do czynienia z ludźmi, więc jedziemy ze wszystkimi. Krytyczne trafienie, ładnie. Pogańskie okaleczenie. No niestety, krwawienie. Ale Dismas się niczym nie przejmuje. On drżnie jak leci. Ładny damage. Jest krwawienie, 3 na turę. No, przetrwał, szkoda. Tym zawodnikiem od razu będę wszystkich leczył tak naprawdę. Zobaczymy, jak to się ułoży. Ładne, ładne leczenie, odporność na krwawienie. Żarliwe oskarżenie. Możemy sobie jednego zabić, ewentualnie zróbmy tak. Ogłuszmy, ten zginie od
zakrwawienia zostanie ta cała zawodniczka na tyle. Oczywiście rżni wszystkich. Ładnie. Kolejne krwawienia. Niewielkie, ale zawsze. Wpadniemy w nich. Wpadniemy w nich jak nie powiem co, gdzie i kiedy. Oczywiście stres, ale mamy unik. Czy leczenie jest potrzebne? Nie jest. Osłabiaj cel w takim razie. Wykonuje również unik. Akolita okultystów. Akolitka właściwie. Leczenie nie ma sensu. Gryź. Ładnie weszło. Znajdujemy jakieś śmieci, łykamy wszystko, idziemy dalej. Dobra, i teraz książki. Komu byśmy chcieli dać książkę? Dismas, ja czuję, że ty będziesz tutaj wyuczony, jak to się odbędzie ten event. Zobaczmy. Mapa, okej. Mapa ze skarbami. Kurczę, ciekawa historia. Tego czegoś nie spotkałem jeszcze po drodze. Tu mamy oczywiście walkę. Przygotujmy się do niej zacnie, więc. No i wbijamy do środeczka. Udało nam się zaskoczyć. Widzę, że sami ludzie. Więc w takim razie oczywiście nasz łowczy niech wysyła swoją bestię. Są delikatne krwawienia. Kurczę, Dismas cały czas krwawi. No nie mam bandaża żadnego, żeby cię tutaj wesprzeć. Ale rżni tego klienta. Kolejne krwawienie. 3 na rundę. Okej. Artyleria otchłani. Jednego tylko łyknie. Nie, łyknie dwóch. Brawo ty. No tak, bo ten zajmuje w sumie dwa miejsca. Spróbujemy gościa ogłuszyć. Jest całkiem spora szansa, ale też i spora nieszansa. 50 na 50, uwaga. Brawo. On się szybko... Szybko się odmula z tego ogłuszenia. Strzał. Mamy tutaj unik. Ładnie poszło. Sieczka. No niestety nie poszło. Spróbuję jeszcze raz artylerią. Ładnie. No już widać, chłopaki zadają konkretny damage. Jeżeli można nazwać dwa damage'em konkretnym. Gryź. Okej. 7 życia mu zostało, 6 mu schodzi, 12 życia mu zostało, okej. No niestety jest damage. Zaraz będziemy rozpoczynali proces leczenia też dżbatów. Okej. Też dżbatów powoduje konkretny stres. No i oczywiście krwawienia. Powinieneś go wykończyć, coś mi się widzi. 8-16. Ładnie. Kolejny raz ogień dywanowy i po raz kolejny unik wszystkich jednostek. Brawo. Czy jesteś w stanie dostać się do tego gościa? Nie jesteś. Ale możesz. 2-3. Ładnie. Jest krwawienie. Dobra, w takim razie leczymy się pomału. Z naszym wiernym towarzyszem, druhem. Leczymy również Dismasa. Dobra, no musimy się przez to przebić tak naprawdę, bo nie mamy jak sięgnąć tego gościa. No i jedziemy, trzpień. Jest unik. Dobrze się na razie ta walka układa, jestem zadowolony. Specjalnie nic nam się nie dzieje. Oczywiście leczymy. Oczywiście leczymy również. No i ryżni tego gościa. Za 5. Odporność na krwawienie. Wykończ go. Ładnie. Jadeit, kolejna woda i troszeczkę złota. Idziemy dalej. Po drodze kilka skarbów. Konfesjonał. Spróbujmy naszego łowczego Parisa tu wrzucić. Zobaczmy, co z tego wyniknie.
grzechy zaczynają ciążyć mu na sumieniu. Niedobrze, czyli sumienie ma nieczyste. Okej, okay. Zobaczmy sobie może okultystę, jak sobie poradzi ze stołem alchemika. Eksperymenty nie przynoszą żadnych efektów. Zawsze lepsze to, niż miałyby przynieść efekt negatywny oczywiście. Kolejna sala. Czy my coś wiemy na temat tej sali? Nic. Prawdopodobnie jest pusta. Sprawdźmy. Tak, tutaj akurat nie ma nic. Lecimy dalej. Mamy zwiad. Kurczę, dwie walki po drodze. Pusta sala. Pusta sala. Bitwa w sali z obiektem. Po drodze dwie walki, czyli trzeba się przygotować. Emocja. Dobra. Weźmy sobie jedną pochodnię, rozpalmy, no i naprzód. Kolejni ludzie. Oni go tutaj mocno chronią, tego nekromantę. Oczywiście gryź wszystkich. Jedno krytyczne. Ładnie. Trzy krwawienia. To całkiem sporo. Trzy. Ile mu zostało życia? Tak naprawdę zostało mu życia 3, czyli ginie. Dawaj tutaj macki za 8 krytycznie. Ładnie. Przybluźnił coś po swojemu. Żarliwe oskarżenie. Chociaż może lepszą opcją byłoby ogłuszyć tego klienta. Ten ginie. Ci tutaj specjalnie już też raczej nie stanowią problemu. Mamy uniki. No niestety nie zawsze się ten unik udaje. Ten odpuścił sobie już ogłuszenie. Ładnie. I gryź wszystkich, powinno się to udać. Ładnie, jeden unik, jeden krytyk. A jeszcze ogień dywanowy na koniec. Proszę bardzo, kurczę, nasza grupa naprawdę daje radę. Leczenie za 0, podoba mi się. Wykonał unik. Łach, ale ginie. Od krwawienia. Troszeczkę złota. I kolejna walka od razu, zaraz. Proszę bardzo, za ludźmi od razu bestie. Jak one stoją z krwawieniem? Są dosyć odporne, ale damy radę. Proszę bardzo. Jak wiemy, te czerwie całe mogą nas zarazić, to jest słabe. Jest ukąszenie, jest unik. Okej, leczmy naszego żołnierza. Po raz kolejny leczenie za 0. No i zobaczmy, grobowe ukąszenie. Jest unik, ładnie. Lecz siebie. No i rżni. Another abomination cleansed from our lands. Kolejne popiersia. Dobra, mamy jakąś tutaj zamkniętą witrynę. Możliwe, że wewnątrz znajduje się coś cennego. Ale witryna jest zamknięta. Przygotowaliśmy się na taką ewentualność. Proszę bardzo, kolejne popiersia, troszeczkę złota. Okej, jak tutaj sytuacja? Teoretycznie cicho. Mamy kolejny zwiad. Okej. Pójdźmy tutaj. Zobaczymy, co tutaj ciekawego nas czeka. Mrok ciemności. Brzask dzień. I tak nie zmienia nic naszego celu. Dobra, niewielki ołtarz w otoczeniu wszechogarniającego zepsucia wygląda, jakby nie był na miejscu. No dobra, Dismas. Zbadaj. Wyśmienicie, mamy jakiś przymiot. Plus 20 do obrażeń. Oczywiście konsumujemy jedzonko. Co tutaj? Spokój, cisza, ok. Wracamy do głównego szlaku. Udajemy się w tą stronę oczywiście. Po drodze jest walka, z tego co widzę, goście się tutaj zaczaili na nas. The match is struck. A blazing star is born. Po raz kolejny te bestie gdzieś tutaj mają swoje leże pewnie. Okej, atakuj. Back to the pit. Jednego mamy z głowy.
rżni. Świetnie, naprawdę idzie doskonale. Leczymy oczywiście naszego Reynaulda, krzyżowca zresztą. Proszę bardzo. Nie mają najmniejszych szans. Udało się znaleźć pochodnie przy tych, kurczę, bestiach. Pochodnie z bestiami, bestie z pochodniami. Masakra. Lecimy dalej. Po drodze dwie walki. Kurczę, ciekaw jestem, co jest tutaj. Bitwa. Jeżeli się okaże, że ten klient był tutaj, no to niezła akcja. Zawartość worka jest twoja. Ok, mamy troszeczkę złota. Złoto teraz jest bardzo potrzebne. Wiemy, nie mamy zbyt wiele pieniądzów. O kurczę, kościane pomioty w ilości dwóch. Nie, no takie rzeczy tylko w drodze do nekromanty, chciałoby się powiedzieć. Jaka ilość kolda przy nich. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Dobra, mamy tutaj jakiś konkretny kufer, jednak jest on chroniony przez plugawych kościanych obrońców. Oni są oczywiście odporni na krwawienie w ilości znacznej. W takim razie polećmy sobie ze strzałem rozpryskowym. Okej. A i wykona unik. No i tutaj będziemy mieli pierwszą z opcji prawdopodobnie. Będą nas straszyć. Jeżeli nie uda się ich natychmiast zgładzić, będzie problem. Będzie problem. Jedziemy z tym żarliwym oskarżeniem. 4-8. Jednego jest mniej. Krząca czara, niestety. Kurczę, dwa razy udało się trafić. To jest Fizol. Okej, przestawia nas. Jednak takie przestawienie specjalnie nie robi na nas wrażenia. Eliminujemy ich natychmiast. Zostaje jeszcze jeden. Krząca czara, jeszcze się gościowi udaje, kurczę, splugawić nasz umysł. Dobra, przekleństwo. No i musimy się tam jakoś dobić do tego gościa. Mamy krytyk, troszeczkę tam zejdzie, ale nie, jak zabijamy, jeżeli zabijamy truchła, można zabić coś, co nie żyje. W każdym bądź danym razie jedziemy z koksem. Okej. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Jest średnia sytuacja w związku z tym, że nie mamy zbyt wiele miejsca. Weźmy sobie, kurczę, użyjmy wody święconej. Na przykład. Mam nadzieję, że nie spotkamy zbyt wiele ołtarzów. Chociaż to jest, kurczę, nekromanta. Dobra. Ozdobny sarkofag. Zamknięty. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Idziemy dalej. No właśnie, tutaj może się przydać woda święcona, ozdobna urna. Kogo byśmy chcieli, niech będzie to nasz. No i niestety skończyło się miejsce w ekwipunku. Nie jest za dobrze. Ale nic to, idziemy dalej. Mamy kolejny plecak. Jedzonko, kurczę, czy coś możemy wyrzucić, żeby 500 sztuk, to nie jest jakieś tam specjalnie wartościowe. Okej. In Radiance, wchodzimy. May we find victory. W blasku czeka na zwycięstwo, to jakaś komnata, jakieś, kurczę, sanktuarium. Okej, mamy zwiad. Ach, ta ostatnia sala zostaje jednak cały czas tajemnicą. Okej, co tu? Mapa. Przechodząc do punktu kolejnego. No i dobra, teraz nam się odkryje. Tak, tu jest boss. No dobra, idziemy więc w takim razie. Teoretycznie po drodze nie mamy już żadnych walk. Taktyk z norowiska. Ładnie, przymiot nam dodatkowy przybył.
Okej, okay, będziemy mogli się do tej walki dobrze przygotować. Będziemy do tej walki mogli się dobrze przygotować. Lecimy dalej. Mamy jeszcze oczywiście jeden zestaw obozowy. No właśnie. Łapeczka. Łapeczką sobie zrzucimy stres łowczym. Okej. Okay. No naprawdę sytuacja wygląda całkiem dobrze. Nawet powiedziałbym bardzo dobrze. Rozpalamy pochodnie. No i zobaczmy co tutaj. Jest skarb. Mamy kościanych pomiotów, no i tego dworzanina, który jest plugawą bestią. I oczywiście będzie nas straszył. Jednak się nie boimy. Wcale a wcale. Artyleria otchłani. Jest krytyk. Żarliwe oskarżenie czy ogłuszający cios? Ewentualnie. Za ile ty możesz gościa trafić? 8-16. Jest duża szansa, że go zabijemy. No, trafiliśmy go za najmniej możliwą opcję. Wisząca czara. Jest unik. Nasi bohaterowie całkiem dobrze dają sobie radę. Nie mamy żadnych krytyków tutaj chwilowo. Przynajmniej nic nie weszło. Z tego co kojarzę. Kolejny raz wisząca czara. No i teraz wchodzi niestety. Dobra, gryź wszystkich. Ty oczywiście użyj artylerii otchłani. Najgorszego mamy z głowy teoretycznie, jeżeli można określić, że on był najgorszy. Przeczka. O, trafia. Dobrze, warto byłoby teraz się troszeczkę podleczyć, więc zróbmy sobie taki bonus. Próbujemy gościa ogłuszyć. Ty spróbuj się oczywiście uleczyć. Ty również spróbuj uleczyć. Dobra, rozpryskowy. Ale ładnie poszło. As victories mount. So too will resistance. Zróbmy tak. No i ciekaw jestem, co jest w tej magicznej skrzyni. Skrzynia z pieczęcią twojej rodziny, pamiątkowa zresztą. No dobra, otwórzmy. Packs laden with loot are often low on supplies. Teoretycznie moglibyśmy wykorzystać sobie odpoczynek. Gathered close. Oczywiście. Tenuous firelight. Zjedzmy. Okej, zrzuciliśmy troszeczkę stresu i teraz należy się temu wszystkiemu dobrze przyjrzeć. Możemy to już łyknąć. Okej. Dobra, jakie oni mają te umiejętności? Jeden z kompanów leczenie 15%. Oni są całkiem zdrowi, właściwie stresu też nie ma zbyt wiele. Więc... Tylko na siebie. Obniża stres o 25%. Zwiększenie stres. Zwiększenie stres. Ok. Mroczna siła. Dobra. Tylko na siebie. Zapobiega nocnym zasadzkom. To nam niewątpliwie się przyda. Przyłożę ucho do ziemi, także nic nas nie zaskoczy. Tylko na siebie. Jeden kompan. Zróbmy sobie taki bonus. Możemy sobie jeszcze komuś obniżyć stres, tak naprawdę. Komu? Temu panu na przykład. Trzymaj się prosto. Godność to najpotężniejszy oręż. Podobają mi się te ich wrzuty. No i dobra, odpocznijmy, bo już nic więcej prawdopodobnie z tym jednym punktem nie możemy zrobić. Odpocznijmy. Mamy przynajmniej pewność, że w nocy nic nas nie zaskoczy dzięki umiejętności Dismasa. Reynald oczywiście... Radzi sobie sprawnie, pomimo szaleństwa, które miota się w koło. Jesteśmy niezłomni, niczym królewska gwardia, dobrze. Takiż nasz los, niepisany jest nam sen. Ruszajmy ku zwycięstwu lub ruinie. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear.
jesteśmy bardzo blisko nekromanty. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak udać się w jego kierunku. Mamy jeszcze po drodze oczywiście konfesjonał. Reynald, ty powinieneś tutaj coś zyskać. Grzechy zaczynają ciążyć ci na sumieniu? No dobra, niech będzie. Jeszcze możemy sobie zrzucić troszeczkę stresu za pomocą tej pułapki. Jesteśmy praktycznie w 100% przygotowani na tą bitwę. Zobaczymy, jak będzie ona przebiegać. Jestem podekscytowany mocno. Dobra, w takim razie co możemy zrobić? Zjedzmy sobie. Oczywiście, rozpalmy pochodnie na maksa. Czy mogę komuś jeszcze coś tutaj dać ciekawego? Tak patrzę, kurczę, te łopaty praktycznie w ogóle się nam nie przydały. Mamy tutaj, kurczę, lecznicze zioła, ale one nic nam specjalnie nie dadzą. Nie możemy ich użyć na nikim. Szkoda. Mamy... No właśnie, mamy te smakołyki. Możemy ich użyć? Prawdopodobnie tak. Stoczmy tą walkę. Zobaczmy tego gościa w ogóle, jak on wygląda. Ten świat jest miejscem dla zimnych i wyrachowanych, nie dla idealistów. Dobra, on coś zaczął tutaj w ogóle tworzyć, jakieś kurcze dziwne historie. Użyjmy sobie tych psich smakołyków, zobaczmy jak to działa. Jak on jest z odpornościami? Ogłuszenie mocno, krwawienie mało, zaraza mało. Gryź w takim razie wszystkich. Chociaż najlepiej byłoby, żebyś ugryzł tylko tego jednego. Skoncentrujmy się na tym nekromancie, oznaczony. Puszczanie krwi, jedziesz. Ładny damage. Kurczę, on ma 105 życia, całkiem sporo. Spodziewam się, że z ogłuszeniem nie będzie z najlepiej. 75%, nie bardzo. Oznaczmy go jeszcze raz. A nie mogę. No dobra, w takim razie rżnij. 15, ładnie. Leczenie nie ma sensu. Przekleństwo. No i zobaczmy, co wymyśli nekromanta. 6 stóp pod ziemią, cokolwiek by to nie znaczyło. Kurczę, on jest mocno nastawiony. Powiedzmy sobie otwarcie. Na straszenie naszych bohaterów. Osłabiamy jeszcze raz. Dobrze, spróbujemy gościa, kurczę, ryżnąć już nie możemy, ale możemy gościa... Aj, tylko za 2, skromnie. Mamy przymiot. Dobra, gryź wszystkich. Będziemy mu kumulować to krwawienie, ma 3, na 3 rundy. Kurczę, trafia. Musimy tych gości przede wszystkim pozabijać. Jak będą tutaj truchła, on prawdopodobnie nie będzie mógł przywoływać. Artyleria odchłani, leczenie nie ma sensu. Jedziemy z artylerią. Za 5, niewiele, ale zawsze. Kurczę, tutaj kurczę, aż się nie mogłem wysłowić. Krytyk. A to ci strzał znikąd. He, dobry wrzut. Zostawmy tylko tego gościa. Dismas. 11, pięknie. I dodatkowo krwawienie. 6 na rundę już mu wchodzi. Jest okej. Ogar. 13. Kurczę, ten klient padnie jak kawka za chwilę. Szpony śmierci. Okej. Od razu osłabiamy klienta. Oznaczamy jednocześnie. Karaboska, jedziesz. Za 10, ładny damage. 18 mu zostało, czyli już można powiedzieć, jest tak naprawdę po krzyku. Jeszcze tutaj go, kurczę, dziabaj. Krwawienie, 6 na rundę. Dawaj tą artylerię, przekleństwo. Nie, dawaj przekleństwo. Jest, pięknie, weszło wszystko jak trzeba. Nekromanta, Dismas, zrób to. Za 10. On się wykrwawia. Proszę bardzo, sukces. Aż się podnieciłem, słuchawki prawie mi spadły z głowy. Pupa mnie zaswędziała. Ale jest po krzyku. Nasi bohaterowie po prostu wykonali to doskonale. Zwycięstwo. Talizman, pierścień pogromcy plugastwa. Coś można wyrzucić tak naprawdę. Wyrzućmy jedzenie na koniec. To się już nam nie przyda. Zabieramy. Misja ukończona.
wracamy do osady w chwale i zwycięstwie. Pięknie. Liczę na dużą ilość golda. Pamiątki też również bardzo istotna sprawa. Brakowało tego w naszej osadzie, a teraz proszę. Ależ udana ekspedycja. I Reynald, co ciekawego zyskałeś? Dobry refleks, plus 2 do szybkości. Zastąpiono odkrywca kniei. Tężyzna, plus 15% do biegłości leczniczych podczas obozowania. Zastąpiono taktyk z norowiska. Broń mistrz, minus 20 kosztów ulepszenia broni. Świetnie. Pogrąca plugawy, plus 10 cel kontra plugawy, plus 3% krytyk kontra plugawy. Idealnie. Wracamy do miasta. Nasza drużyna tak naprawdę się nie zmęczyła. Nawet. Even these dirt-covered dullards have their uses. Put them to work. Proszę bardzo, mamy jedno darmowe ulepszenie do budynku. Historyczne, doświadczeni pracownicy nie zna... Historycznie doświadczeni pracownicy nie znosili podróżować starą drogą, jednak przez trudne warunki ekonomiczne stali się zdesperowani. Okej, czyli generalnie jacyś goście przyszli i po prostu rozbudowali nam jeden budynek? Proszę bardzo, bohaterowie Reynald, Dismas, Myron oraz Paris zdobili się do niecnego ucznia nekromanty i go po prostu zgładzili. Bohater Myron zawiada jak ja okultista. Bardzo ładnie. Opactwo. Bohater Neville uodpornił się na pokusy świata maternalnego w drodze do medytacji. Proszę bardzo. Czyli pozytywny przymiot nam się tutaj dodał. Elegancko. 10 tysięcy złota mamy. Całkiem sporo. Można teraz troszeczkę już powalczyć z tego co widzę. Kogo ciekawego mamy w dyliżansie? Zwiadowca, zwiadowca, łowca nagród, okej. In time, you will know the tragic extent of my failings. Swoją drogą, chciałem sobie właśnie zobaczyć tutaj, kurczę, pokonaj ucznia nekromanty, świetnie. Mamy już dwa zadania z miliona zaliczone, bardzo ładnie. Teraz niewątpliwie należałoby... Chciałbym sobie zobaczyć, co musimy zrobić, abyśmy mogli rozbudować diligence. Brońmistrz i płatnerz poziomu drugiego. Brońmistrz i płatnerz. Płatnerz i brońmistrz. Mamy jedno darmowe, tak? No dobra. Nie będzie to to. Aj, brakuje nam troszeczkę. Niewiele, bo niewiele. Ale zawsze. Umożliwia ulepszenie poziomu. Kurczę. 6, potrzebuje aż 20? Nieźle, to całkiem, kurczę, sporo. Również nic nie zrobimy. Przyjrzyjmy się po kolei naszym, kurczę, opcjom, które możemy wykorzystać. Płatność mamy. Biegłość szkoleniowa poziomu drugiego. Okej. Okay. O kurczę, sorry. Właśnie, warto byłoby może, jak to rozbudowaliśmy już. Oczywiście, niewątpliwie, Reynald. Rozbuduj. 1800, całkiem sporo. Proszę bardzo, unik. Znakomita kolczuga, to się ładnie nazywa. Dajmy ci to. Powinieneś naprawdę być dobrze przygotowany do bitw. Również Paris. Uzyskasz ode mnie parszywą, skórzaną kamizelkę wytrzymałą. Zresztą. Chociaż to, kurczę, na razie może się wstrzymajmy z tym. Chciałbym może wysłać kogoś jednak do... Ciebie niewątpliwie, czy to masz jakieś negatywne odporność na zarazę? Dobra, ciebie można wysłać tak naprawdę gdziekolwiek. W takim razie złagodzisz swój stres w transepcie. Pomódl się. Reynald, również. Pomódl się. Śmierć, chwała, ból i przyjemność. Okej. Okay. Czy jeszcze kogoś możemy wrzucić? Reynald w sumie nie był jakoś tak mocno. Tą Osmond warto byłoby gdzieś jeszcze dać. Pójdziesz się nachlać. A, sorry. Osmund. Zapij trochę. 1000. 5000 golda. Dobra. Trzeba ich wszystkich odciążyć troszeczkę emocjonalnie w taki czy w inny sposób. Reszta, widzę, trzyma się całkiem dobrze. Będziemy mogli ich zabrać na kolejną z wypraw. Chciałbym zobaczyć jeszcze ten przedmiot, który udało nam się zdobyć.
Które to było? Świeca życia? Chyba tak. Plus 50 obiegłości leczniczych, wyłącznie antykwariuszka. Czy my w ogóle posiadamy kogoś takiego jak antykwariuszka w naszym składzie? Nie jestem do końca pewien. No to nie jest antykwariuszka, raczej niekoniecznie. To jest antykwariuszka. Ona już posiada jakiś, kurczę, rzadki przedmiot. Dostaniesz bardzo rzadki w takim razie. No i trzeba będzie w tą antykwariuszkę inwestować. Nazwijmy ją Fortier Inve. Trzeba będzie pamiętać o tym, żeby w nią inwestować po prostu. Ona będzie się ładnie nazywać Fortier Inve. No i dobra, wrzućmy cię gdzieś, kurczę dziewczynko. Ulepszmy twoje wartości bojowe na początek może. Jak to tutaj z tym leczeniem? Nerwowe dźgnięcie. Wzmacnia siebie. Tutaj mamy to leczenie. Oczywiście wróćmy do góry. Wzmacnia siebie. Damy ci wszystko tak naprawdę. Dystansowy, osłabienie celu. Nerwowe dźgnięcie, walka wręcz bazowe. Orzeźwiające opary, wzmocnienie celu plus 3 unik. Spoko, na razie niech tak zostanie. 4200, ta ekspedycja kolejna, która będzie. Sprawdzi umiejętności tej antykwariuszki. Rozbudujemy cię dziewczynko. 2000 golda znowuż po raz kolejny, nie za wiele. Ale ta ekspedycja mi się podobała, naprawdę nie było źle. Zyskaliśmy tutaj jeszcze dodatkowo bonus, mogliśmy sobie rozbudować co nieco. Swoją drogą... Czy możemy rozbudować coś jeszcze? Teoretycznie możemy rozbudować sobie... Obniża koszty treningu biegłości o 10%, ale wolałbym chyba biegłość szkoleniową wstępnie. Every creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. Ten lektor jest taki filozoficzny czasami generalnie. Wiadomo, że każdy ma swoje słabe strony. Trzeba je tylko rozpoznać. Bardzo, bardzo mądrze. Może warto byłoby też w tą survivalistkę uderzyć z czasem. Zobaczyć, co tutaj ciekawego może być. To niewątpliwie jest jedna z opcji. Okej, ale tym wszystkim zajmiemy się już w następnym odcinku. Jak widać, nekromanta nie był tak straszny, jak go malowali. Dało nam się wszystko ogarnąć. Czy ciebie... Aha, ty się leczysz, rozumiem. Może Mirona byśmy wyleczyli jeszcze. Ile by to kosztowało, kurczę? Lazaret. Ile by tak... 650. Lecz. Czy ktoś jeszcze jest chory tak naprawdę? Można by było wszystkich podleczyć jednocześnie, kurczę. Zastanawiając się, skąd później wezmę gotówkę. Nie wiem. Dismas. Okej. Dismas prawdopodobnie i tak na następną wyprawę nie będzie mógł iść. 6000, kurczę, to są konkretne sumy, już 2000 w ogóle, czyli 12000, żeby to usunąć. Dobrze, że to jest pozytywne, nie patrzę nawet na to, okej. Ja jestem Arkadiusz, to jest Darkest Dungeon. Świat został pozbawiony nekromanty, właściwie ucznia nekromanty. Naszymi bohaterami po prostu wciągnęliśmy go bez rurki, że tak to określę. Jeżeli się podobało, zostaw kciuk w górę, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Oczywiście liczę również na komentarze, jak, co i gdzie upgrade'ować, rozwijać, rozbudowywać i tak dalej. Tymczasem wszystkiego dobrego dla ciebie i do zobaczenia wkrótce. W kolejnym odcinku zagrajmy w Darkest Dungeon. Na razie, cześć.